Cześć, siemaneczko, witam, jestem Bartul, to jest 56. materiał z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Robimy w dzisiejszym odcinku tylko i wyłącznie kontrakty. Zrobimy ich tyle, ile nam czas pozwoli. Także zbieramy się za pierwszy kontrakt, tutaj jest w tym miejscu. Kontraktów na mapie zostało nam, nie wiem, ile, z 10? Nie liczyłem w sumie. Nie? Siądźmy. Trzeba wyciągnąć pewien sprzęt z wysypiska śmieci, zanim jakieś matoły porąbią go na kawałki. Więcej szczegółów w załączniku. Jestem pod ostrzałem! Dużo skilli, znaczy wszystkie skille, które miałem, zainwestowałem sobie w ten. I co teraz? W broń. Rewolwery i pistolety. Napierdalać z każdej strony! Widzisz tego? Broń bardzo fajna, bo jest szybka i mamy 10 naboi w magazynku, więc to też jest duży plus tej broni. Muszę się udać w jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli kupić komponenty. Które nam posłużą do ulepszania broni. FF. BD. Kurde, nie ma tutaj BD. Ajajaj. 55. 7A. No dobra. Zaraz go zatłuczemy, jak każdego tutaj w mieście. A tym rewolwerem można grać. Świetnie jest, naprawdę. Czekajcie, bo tego nie możemy zhakować, o dziwo. A, bo to jest po zewnętrznej stronie budynku. BD 55. BD. BD, BD. Dobra. Można sporo gotówki tutaj zarobić. 55. BD 55, 55, 1C. Tu BD się już nie ma, skończyło. Ej, gdzie mnie, co to było? Co mnie tak podnosiło do góry? Dobra, znajdź zepsutego robota. Chyba to. Umie się drzazgę z robota w skrytce. Aha. Czyli tyle. Możemy ją spizgać. Wsiadamy w brykę. Aj, czekajcie, tam coś zostało. No dobra, pierdzielić system. Musimy umieścić drzazgę w skrytce. I skończy nam się pierwszy kontrakt. Czego tu się tak pali? Co się tak tutaj kopci? Dobra. Nie wszystko poszło tak, jak chciałam, ale Red Joe ma na czym trenować, a to najważniejsze. Zamykam kontrakt. Dobra, zamykaj, zamykaj.
To sobie zostawiamy, ten karabin. Dobra. 17600, aha, 17600 to zdobyłem za ten. Za sprzedanie tych gratów. Czekajcie, mamy 8 wiadomości. Curry. Dakota Smith. Co tam? No hej, można tak powiedzieć, dużo się dzieje nawet bez ciebie. A, to ten Kerry, wiem, który nam zlecił chyba aż 8 misji. Dobra, to zrobione. Bierzemy kolejną miejscówkę. Po kolei. Tu mam jakiś kontrakt. I w następnym odcinku, obiecuję, zajmiemy się już misją główną, czyli będziemy robić kontrakty. Jej, przepraszam, nie kontrakty, tylko misje główne. 8 misji głównych zostało w trzecim akcie, więc się tym zajmiemy. No, jak tam życie w Night City? Śpisz troszkę? Bo ja nie. Bierzmy się do roboty. Słuchaj, urwał mi się kontakt z moją małą Juliet i spoko. Problem w tym, że dziewczyna ma dane, na których mi zależy. Jedź do niej i jej dowodź. Czekuj w załóżce. Sprawdź, co się stało z Jared, opcjonalne. O kurczę. O, ciekawe. Schować safe za obrazem? Oryginalnie, jak na najemniczkę. Wiesz, najemniczka i obraz. To jak ty i brain dance z opery. Bardziej mnie zastanawia, czemu ten obraz leży na ziemi. Jakby Juliet musiała się śpieszyć. Tak. Tu stało się coś złego, Vi. Coś bardzo złego. Czekajcie, to zamknięte. A wiesz, co podpowiada mi doświadczenie? Że safe to dobre miejsce na schowanie cennej drzazgi. Jest i czytnik kart. Może gdzieś tu jest klucz. Kurczę, jakaś taka dłuższa misja, a będziemy szukać tutaj klucza. O kurde, co tu się odwaliło? Kurwa, jakaś dziura wytrzymała jest. Oh shit. Cholera jasna. Wow, ale kasiorę trzepiem ładnie. Mamy 913 tysięcy. 55 55 1C. O kuźwa, nie ma tutaj. Ja cię pierdziu. Jeszcze raz, wróć. Siedem A, pięćdziesiąt pięć, jeden C, pięćdziesiąt pięć BD. Mam raz super, 1912 kredytów. Ja cię pierdziu. No tutaj wiecie co, klucza nie ma. A i tutaj coś jeszcze mamy. Wybacz. Poszukaj chipu, otwórz safe. Czy no klucz może być kuźwa wszędzie schowany. Chyba, że się tego jakoś schakować. To może na tych drzazgach coś może być, ale już nie chcę się tego po prostu czytać wszystkiego. O, długie tu są tu wiadomości. Aha, tutaj możemy ewentualnie coś zrobić jeszcze. 1C, 7A. 55, 7A. I git. Hej.
sprawdzą. Nie mi się to podoba. Lepiej uważajmy. Kurde, a czekajcie, tu też mamy sieć lokalną. A. Czasem nawet ja mam szczęście. Czekajcie, co za sprzęt nam wpadł? Jakiś legendarny pistolecik M76. O kurde, 619 obrażeń. 11,74 na sekundę. Ej. Czekajcie, już sobie sprawdzę tą broń. Trochę mały magazynek, jak na taką szybką broń. Ale zobaczymy, jak się tym walczy. Dostarcz chip do skrzynki z danymi skrytki. Ok, drugi kontrakt wypełniony. Średnio jeden kontrakt na 6 minut. A czekajcie, bo mnie gra coś kurwa wciula wali. Gdzie ja tu mam iść? Ej, kurdasz tam? O kurde. O shit. Daleko. Gdzie gra mnie jakoś tak dziwnie kierowała. Zrobiłem to po swojemu. Siema. Chyba 9350. Tutaj mamy kolejny kontrakt, sabotaż. Nie wiem, czy ja się tam w stanie jestem przydostać bliżej. O kurczę, tak się składa, że nie. Dobra, zróbmy cięcie. Dobra, kontrakt numer 3. Czekajcie, co jest tutaj? Ty? To ja. Ty jesteś Teddy? Teddy, wsiadaj. Wszystko ci opowiem. Dobra, Teddy. Co jest grane? Widzisz parking? Tam po lewej. Należy do Kentucky. Mam cynk, że w środku trzymają specjalny transport. Specjalny? Dla Six Streetów. Okej, okay, to co mam zrobić? Wejdź do garażu. Zamontuj ten tracker pod ciężarówką. Uważaj na kamerę i nie daj się nagrać. Okej. Okay. Ratujesz moją karierę. Jesteś wojownikiem prawdy. Wiesz coś o zabezpieczeniach na tym parkingu? No, lubię cię. Chcesz konkretów. Teddy daje ci konkrety. Mówię jak jest. Dwie kamery, 5 strażników, a kolejnych 3 siedzi na zapleczu. Zrzedła ci mina, co? No, nie będzie łatwo, to prawda. Aha, no i lepiej, żeby cię nie nagrali, co nie? Jasne. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, na mnie pora. Bądź jak ninja i uważaj na kamery ochrony, dobra? Mnie kochają, ciebie nie. Będziemy w kontakcie. Nie dopuść, by zauważono, by cię zauważono, wiecie co, no, postaram się, ale nie obiecuję, że się to mi... Tu gdzieś kamery są, tak? Możemy zwarcie zrobić.
Mów jaśniej. Kto tam będzie? Chyba cię posrało. Halo? Nie, nie ma opcji, nie halo, robię. Gdzie jesteś? Czekajcie, bo za blisko podszedłem. Aha. Wiecie co, nie będę chyba się srał, bo będziemy tutaj tracić czas na... Tu są kamery. No w sumie tutaj można by było jakoś tam wejść, nie, niezauważony. Postaram się, ale nie obiecuję. Cóż, że coś z tego będzie. To będzie dobry dzień. O, czekajcie, okulary mam jakieś. Czekajcie, okulary legendarne znalazłem. Przepraszam. O, 52 do pancerza. Przepraszam. A, widzicie, taki kuźwa głupi błąd. No nie, spierdzielić to. Szkoda, kurde, prawie się udało. Ja tam wolę wartą akcję, nie? Niż skradanie. Co, głowę odstrzeliłem, pół. Dzięki, oddaję. Dobra. Będziemy cały czas z rewolweru bić, to powiem wam, że się nam amunicja skończy za chwilę tej broni. Kurde, właśnie to był chyba największy problem tego. Że musiałem. Robota wykonana. Teddy może się teraz dobrać Kentucky do dupy, ale... Ten... No nie postarałeś się, V. Smuteczek. Zamykam kontrakt. Ale masz u mnie mały minus. No więc... Uuu, 10600. Ładnie kasiorym byś dał. Dobra, 1C, 55, 55. Dobra, 1C, 55, 55, 55. FF. O, 1C nie ma. No i szkoda. Ale 618 kredytów pada. Tu też mamy coś do zebrania. Zastanawiam się, czy my możemy w ogóle amunicję kupić. Gdzie to? Bo tutaj jeszcze możemy zhakować. Dlaczego ja tego nie zauważyłem? Jeden C. Kurde, nie ma... 1C nigdzie. 1C, BD,
FF. Dobra. Czas na kolejny kontrakt. Co tu mamy w pobliżu? Tu mamy samochody. Oddalimy to, nam te kontrakty znikają z mapy. Ok, tutaj widzimy. Neutralizacja, może być to. I tym razem musisz zadbać o balans w przyrodzie. Valentinos zabił policjanta i z jakiegoś powodu jest bezkarny. Ty możesz to zmienić. Jeśli dowiesz się, kto kryje tego gangusa, płacę więcej. Wrzucam załącznik. Do nie przyjdziemy. Musimy naokoło. Przejść. To jest za wysoko. A tu nie ma jak zeskoczyć, cholera. Ja cię pierdzielę. Zabiję się stąd. Przy okazji, wiecie? 6200 krytów zrobić. Wszystko jest fajnie, tylko że cholera, nie mogę stąd zejść. A nie, zeskakuj tam na dół. Cholera. A tu jak zeskoczymy, to zginę? Nie. Dobra. Przydałaby się jakaś taka, wiecie, albo jakaś umiejętność, która by nam pozwoliła właśnie zeskakiwać z wysoka, albo jakaś, wiecie, paralotnia, jak z Dying Light 2, czy tam lotnia. Udaj się do jezdni autobusowej. Cześć, muszę odebrać. Ktoś tam jest? W końcu. Odpowiadaj! Spustoszenie. Właśnie pera, cholera, to jest fajne. Módlcie się! Nie zobaczcie, zobaczcie coś, nie? Jak... Nie traćcie wiary! Kurwa no.
O durny fiut. Ciężko, cholera, tu jest. Całą municję stratę. Musimy pójść do jakiegoś sklepikarza i sobie uzupełnić to E9. Kuźwa, nie ma czegoś takiego. 7A, 1C. 55. Zardeo. ...2800. Wow. Kurde, ale czaskamy. BD. Nie ma nigdzie BD. BD. 1C. FF. Jeden C. Właśnie spadło, ale pierdolę. Kto by pomyślał? Albo planują bal przebierańców, na którym musimy się znaleźć. Albo szykują imprezę zupełnie innego kalibru. Jakby nie było, zaintrygowali mnie. Do skanowania. O, ciekawa amunicja Militechu. No, była! Każdy taki nabój z Arbis zostawia za sobą ślad. Prowadzący do Militechu. I wszyscy myślą, że to korposi cię zabili. Przynajmniej przez jakiś czas. Dobra, to tyle. Opuść teren zwierzę tego. O, jeszcze mamy tutaj 2360. Dobra. Opuść teren zajezdni.
proszę. Znajdź dwa niepasujące do siebie elementy. Zaskocz mnie. Podpowiedź Militech. Druga podpowiedź Valentinos. Zawiem do Pedra. Tu Vi. Zająłem się już, Jose. Dobra robota. Naprawdę dobra robota. Dowiedziałeś się, kto wyciągnął go z aresztu po tym, jak zabił tego policjanta? Arasaka. Arasaka. Mam rozumieć, że korporacja jest zamieszana w zabójstwo jakiegoś zwykłego kamerznika. Śmierć Geoffreya to był przypadek. Jose był ukryty z zupełnie innego powodu. Zamieniam się w słuch. Wraz ze swoimi ludźmi miał przeprowadzić duży atak na placówkę Arasaki, korzystając przy tym ze sprzętu Militechu. I to na zlecenie samej Arasaki? Kurwa, zabieraj się stamtąd. Mogę spróbować dowiedzieć się czegoś więcej. Nie, tam już niczego się nie dowiesz. To spalony adres. O co w tym chodzi? Mów wprost. To jedynie moje domysły. Mów. Najprawdopodobniej Arasaka chce wywołać poważny konflikt z Militechem. Może nawet wojnę. I co? Akcja Jose miałaby być pretekstem? Trochę mało. Słyszałem już o kilku takich Jose w mieście. To szerzej zakrojona akcja. A sam Militech? Musieli zauważyć ruchy Arasaki. Musieli, ale Militech nie chce wojny. Będzie robił wszystko, żeby ją opróżnić i dobrze się do niej przygotować. O, to informacje, które w pewnych kręgach będą sporo warte. Nie tym razem, Vi. To nie moja szachownica, nie moja gra. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Czołem. O kurde. Kurde, jeszcze musimy nagrodę odebrać. 8836. Dobra. Bardzo rzadki. Ej, kurde, pistolet zadaje 802 obrażenia. Na sekundę. No ładnie. Całkiem kurczę ciekawa sprawa. Ale to nie, dobra, sprzedajmy to. Ten karabin sobie zatrzymałem w razie W. Dobra, wracamy się i robimy kolejne. Dobra, mamy 100 tysięcy już? Nie. 978 tysięcy. Ale chyba nie ma żadnego achievementu związanego z gotówką. Dobra, to mnie nie interesuje. Tu mamy kontrakt jeszcze, kontrakt empatia bez empatii. Ja powiem wam, że kurczę, nie wiem, gdzie są te kontrakty, albo to przeoczyłem, ale te kontrakty, o których mówiłem, gdzie możemy zdobyć gacie, czyli spodnie i buty od dla Jackiego, powiem wam, no nie wiem. Kurczę, prawdopodobnie empatia bez empatii, o proszę. Unikaj walki. No to czekajcie, spróbujemy to zrobić. A wróć. Tutaj. Jak ktoś do mnie zacznie pruć, no to ja będę się też musiał oddać. Na co mam panu ochotę? Heartbrain dance, a może coś delikatniejszego? Nie macie prawdziwych panienek? Nasze pracowniczki to tancerki. Słyszałem, że to fajny klub. Mogę panu zaproponować kabinę z prywatnym tańcem albo intensywnym braindance. Popieprzyło was już z tymi braindance'ami.
Łapy przy sobie. No proszę bardzo, zapraszam do środka. Tak nie wejdziesz, kolego. Żadnej broni. To wiesz, kulturalny lokal. Dostał broń w szafce. Kurde, opcjonalne. Gdzie ta szafka jest? Tu? Matko i córko. No i ślicznie. Witamy w klubie Empath. Dobra, nie mamy broni, więc nie możemy fuczeć i szarżować, wiecie. Nie możemy tutaj pyskować, bo ona coś kuku zrobi zaraz. O kurde. No nie chciałem walki, kurde, czego się... Możesz, ja pierdziu. Kuźwa mać. Nie chciałem, żeby tak się to skończyło, a niestety widzicie. Pistolet. Kurwa, maszynowa. Trafiłem, kurwa! Biądź to! Czekajcie, może bym tutaj nie zrobił tego, czego mieliśmy zrobić. Tego typa trzeba było, kurde, wiecie, ściągnąć. Kurde, coraz mniej mam amunicji. Wiecie, zmieńmy broń, kurde, bo już za chwilę nie będę o czym strzelać. No nic, kurde, nie tak to chciałem wykonać. Musimy uderzyć. Wiesz, niby nie mówiłem, nie rób totalnego rozpierdolu, ale mógłbyś się domyślić. Larry chce wrócić do interesu, a nie go kurwa zniszczyć. Walę z tego, bo nie mamy ammo. Muszę kupić amunicję do naszej broni małokalibrowej. Kogoś odpierdala. Dobra. Starczy mi. Oh shit. Starczy, bo mam robotę. Kurde bela. Chciałem podnieść broń. Człowiek cieszy, to się diabeł cieszy.
Kurczę, jak się człowiek śpieszy, przepraszam, to się diabeł cieszy. Nie da rady tego zebrać, cholera. Dobra, pierdzieć to. I muszę teraz wszystko od początku, kurde, tutaj zakładać. Au, gdzie to było? Gdzie jest nasz rewolwer? No tu. Dobra. Kontrakt z głowy. Jeszcze tutaj mamy jeden. Nawet dwa. Zakazana miłość. A zakazana miłość, tak to zakazana miłość, kończy się źle. Ten konkretny koniec wygląda tak. Marta jest w śpiączce i leży w szpitalu, a jej ojciec chce, żeby Gustavo Horta poniósł za to karę. Ty masz ją wymierzyć i to szybko. Szczegóły w załączniku. Neutralizacja. Dostanę się na 32 piętro. Kontrakt, dajcie mi głowę Gustavo Horty. Mam zrobić rozpierdziel, jest rozpierdziel. Rozpiszcie z kamrones, Valentino! Zostałem się jakąś... Na górę mamy wejść. Aha. Ostatni strzał zadaje o 50% większe obrażenia. Wyjdź z budynku. Tutaj coś jest do skanowania, ale... Ale chcę do karabinu, kurczę, nie do naszej broni. Szkoda. E9. Nie ma czegoś takiego. 7A. E9. 7A. Q.
Kurczę, nie ma tutaj 7A. Tu też jest, mam do zhakowania. Dobra, 55, 1C, 55, 7A, 55, E9. Kurwa. Zjebałem to. Żeśmy zrobili. Kurczę, nie tak. Pogadamy później. Z Bogiem. No pięknie. Mili są panu ci, którzy postępują sprawiedliwie. Ty postąpiłeś, Wi. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe. Tym bardziej doceniam twoją decyzję. Zamykam kontrakt. Yeah. 56 poziom doświadczenia mamy. Mamy jeszcze jeden kontrakt na koniec odcinka. Wszystkie chyba nie zrobimy, no nie wiem. Ale się dziwię, że żaden achievement mi nie wpadł w związku z czyszczeniem tych dzielnic na mapie świata. Jaka fajna rybka tam pływa. Co, no bo tutaj mamy. Ostatni strzał jest świetny.
190 naboi mi zostało, cholera. Podróż się. 10 wiadomości mamy aż, matko. 1C 55 7A FF. Jest posterunku. Dobra, to tyle. Tutaj. Ja muszę się, kurczę, udać do tego jakiegoś sklepiku z bronią i kupić amunicję. Bo głównie używamy teraz tylko i wyłącznie pistoletów, tak. 55, 55, 1C, FF. Się wkraść. Dobra, w następnym odcinku, tak mówię, obiecuję, będziemy robić ten. Misje główne. 55, E9. Tutaj kurczy nie ma. E9. Tam została jeszcze jedna miejscówka do skakowania już. W zasadzie tyle. Kontrakt seryjny zabójca ukończony. Siedziałem tak na szczęście już po wszystkim. Prawdziwy z ciebie zawodowiec. Ja mam dane, a ty jesteś bezpieczny. No i jest pięknie. Zamykam kontrakt. Dzięki za uwagę. To wszystko. Jeszcze tylko rzucimy okiem na mapę, czy zostały jakieś kontrakty. Zostały raz, dwa, trzy, cztery. O kurde, no wiecie co? Chyba się pojawiają nowe. 5, 6, 7. 7 kontraktów, to jeszcze jeden odcinek musimy poświęcić, ale już nie będziemy tego robić, tak obiecałem. A, tu jeszcze jest jeden kontrakt. Tak obiecałem, zajmiemy się misjami głównymi już, czyli rozpoczniemy trzeci akt. I zresztą tu nawet łatwo sobie 2, 5, 6 na 22, 6 na 8, także tych kontraktów jeszcze pewnie spore jest. Być może jeszcze nagramy 1-2 odcinki z tymi kontraktami, jak ukończymy już fabułę. Także to wszystko, pozdrawiam, czołem.